Ponad 1000 migrantów przybyło do jednego miasta Hiszpania. Ponad 1000 nielegalnych imigrantów przybyło z Maroka do Ceuty. Ponad 1000 nielegalnych imigrantów dotarło w poniedziałek z Maroka do sąsiadującej z tym krajem Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, podały w poniedziałek służby policyjne Hiszpanii, dodając, że około 1/3 przybyszów to nieletni. Według MSW Hiszpanii około 250 osób stanowią imigranci, którzy przybyli wpław, pokonując kilkusetmetrowy odcinek między położonymi obok Ceuty marokańskimi plażami a hiszpańską enklawą. Innych kilkuset przybyszów dotarło na prowizorycznych tratwach lub przedostało się lądem przez granicę. Część mediów w Hiszpanii twierdzi, że bierność marokańskich służb granicznych wobec coraz bardziej masowego procederu to zemsta rabatu za przyjęcie w jednym z hiszpańskich szpitali na leczenie nowotworu Ibrahima Khaliego, szefa organizacji Front Polisario, walczącej o oderwanie od Maroka Sahary Zachodniej. Madrycki dziennik La Razón wskazuje, że w ostatnich dniach wzrosła liczba nielegalnych migrantów pokonujących wpław kilkusetmetrowy dystans pomiędzy marokańskim wybrzeżem a Ceutą. Z kolei gazeta El Faro de Ceuta przypomina, że od 26 kwietnia, kiedy około 100 nielegalnych imigrantów pokonało wpław kilkusetmetrowy dystans z marokańskiego wybrzeża do hiszpańskiej enklawy, Rabat nie wznowił kontroli. Cytujący nielegalnych imigrantów dziennik twierdzi, że Maroko odstąpiło od kontrolowania wybrzeża na odcinku liczącym blisko 80 km pomiędzy Tangerem a Ceutą.